Fakhshende powiedziała Defne, że Omer i Zera zawarli fikcyjne małżeństwo. W 426 odcinku Więźnia Miłości namówi dziewczynę do tego, aby zawalczyła o serce jej wnuka. Sprawdź, co się wydarzy w 426 odcinku serialu Więzień Miłości. Fakhshende ma dosyć nie tylko Julaid Tugs Ersoy, ale i Izery Kazal Suwasi. Do pozbycia się jej chce wykorzystać Defne. Tymczasem na cmentarzu doszło do pojednania Omera Erkan Merik z matką. W 426 odcinku serialu Więzień Miłości, stojąc przy grobie ojca, Omer zwraca się do Julaid słowem mamo. To rozczula Julaid. Bachszą namawia Defne, aby zawalczyła o serce Omera. Mówi jej, że bardziej niż Zera pasuje do jej rodziny. Tymczasem Omer wraca do małżeńskiej sypialni. Chce, aby kolejna noc była dla niego i Zery niczym ich pierwsza wspólna noc. Ayze Yaprak Durmaz cieszy się, że jej brat wybaczył matce. Zera i Omer spędzają razem romantyczną noc. Namufajona przez Fakhshende Defne niszczy dowody przeciwko Eryanowi Keserowi. Więzień Miłości, odcinek 426, w piątek, 6 listopada 2020 roku o godzina 17:10 w TVP2. Sprawdź program. We'll be right back.